Kiedy dokładnie nie pamiętam, może gdzieś tak myślę, że przełom marca, kwietnia, to takie pierwsze zapoznanie się. A tak naprawdę wszystko zaczęło się 31 na 1 maja, to na imprezie u kolegi. Tak już takie bliższe zapoznanie, jakby powiedzieć, że od tej daty już jesteśmy razem. To nie znaczy, że jest będzie wygodnie. Znaliśmy się 3 lata temu, kiedy to rozpoczęłam praktyki w Coca-Coli w dziale fizyko-klinicznym, że nawet wówczas pracowałam w dziale utrzymania ruchu. Wybrałem też dlatego, że na pewno jest bardzo, no bardzo kochaną osobą, jest bardzo wrażliwą i cudowną, wspaniałą osobą. No ma to coś oczywiście, to czego szukamy w drugim człowieku. No, ja znalazłem właśnie to coś w Kasi. No jest bardzo, bardzo mądra, bardzo inteligentna, to też jest bardzo ważne i no, bardzo kochana, to już ja mówię. Początkowo uważałam Przemka za gbura, kiedy przyszedł do laboratorium, zachowywał się nie tak jak powinien mężczyzna moich snów, powiedzmy. Ale po jakimś czasie, dopiero na imprezie pracowniczej, kiedy mieliśmy tam czas na rozmowę przez całą noc, wszystko się wyjaśniło i zyskał w moich oczach. Fajnie, super. O to mi chodziło. Tak. Wiedziałem od razu, że to jest właśnie ta druga osoba, ta druga połówka, z którą chcę spełnić życie, przejść przez życie. Praktycznie od pierwszego, to znaczy może nie od pierwszego wejrzenia, od tej imprezy właśnie pracowniczej wiedzieliśmy, że będziemy już razem, podjęliśmy decyzję o ślubie dosyć wcześnie, bowiem 2 lata temu, więc gdybym miała jakiekolwiek wątpliwości, na pewno miałabym czas na to, żeby uciec jeszcze sprzed ołtarza, ale nie mam takiego zamiaru i wiem, że Przemek jest tym jedynym, z którym chcę spędzić życie i chcę z nim być do końca moich dni.
scenie. Bardzo ładne, no przecież zapowiedziałem, że będzie ładna pogoda. Ten sam ślad naszych stóp rozwiał wiatr jak naszych słów. Morza cichy szmer. Na przystani ktoś na gitarze gra letni rok. Prosimy na zapłogosławieństwo.